Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Unią Handlową Alarii Stellaris. Tak więc przypominam, że praktycznie zbliżamy się do pełnej dominacji. Obecnie toczymy dość dużą wojnę z jedynymi trzema państwami, które nie są w taki lub inny sposób z nami powiązane, ale też ich szanse na stawienie nam oporu są nikłe, jeśli nie zerowe, bo no, jeżeli chodzi o zasoby i wszystko inne, no to mamy gigantyczną, naprawdę gigantyczną przewagę. Chcemy dążyć oczywiście do pełnego zwycięstwa najlepiej, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Zawsze możemy się z czasem zgodzić na status quo, jak już umocnimy tutaj naszą pozycję. Zobaczmy też tych panów. Tutaj najprawdopodobniej będą jakieś wrogie planety, czyli przesuńmy się tu, a jednocześnie w oparciu o te planety zrekrutujmy. Nieważne specjalnie co, po prostu tutaj z wszystkich okolicznych ośrodków planetarnych możemy co nieco uzyskać wojska. Zawsze się przyda. Tak jest. Zakończyło się głosowanie. A nie, zaczęło się. Nie, możemy je skończyć, ale nie ma potrzeby. Przegłosujemy to normalnie. Oj, troszkę jedna z flot dostała w dupsko, nie powiem. Teraz jak ten front wygląda? Oj, widzę wroga. Ty się kieruj tu i tu. A gdzie jest desant? Chyba na stolicę nawet, bo wydaje mi się, że tutaj desantowaliśmy. To nie jest stolica. To jest jakaś stacja kiepska nawet. A nie, stolicę chyba już zajęliśmy w poprzednim odcinku po prostu. Planetary Incursion Initiative successful. I zwycięstwo za zwycięstwem. Jeszcze się poddać nie chcą. No, nie do końca wiem, na co mają nadzieję, bo nasze floty ich zjedzą. Nie ma innej opcji w ogóle. To też jest wróg, czy nie? Czy to jest sojusznik taki dziwny? Tak, sojusznik ma taki dziwny przyczółek. No dobra. Chcą chyba uciec przed nami. Construction project concluded. Planetary Incursion Initiative successful. Pierścienie kolejne. W sumie to zróbmy inaczej. Najpierw dajmy to. Dopiero teraz to. I tutaj to samo. Tak. I tak. Research concluded. To piratów nasz smoczek eksterminuje. I tu byśmy wzięli jeszcze lepsze tarcze, kurde, ale nam zwiewają. Dobra. Na tym froncie się skierujemy tutaj, albo nie, rozwalmy najpierw
tą bazę. To połączmy i zobaczmy, czy są jakieś planety. Bo są dość mocno ufortyfikowany region, czyli zakładam, że będą i są. No, do zdobycia. 400 to jest do zdobycia. Initializing hostile engagement protocols. O, dorwaliśmy wreszcie flotę wroga. No ale z pewnością nie będzie to łatwe, żeby kompletnie ich pobić, czyli może inaczej, nie będzie to szybkie. Bo pod względem sił to powinniśmy sobie dać radę. Chociaż nasi sojusznicy mogliby troszkę więcej inicjatywy przy radę pokazać. A, i zaraz będzie kolejna planeta do Colonization. Smoczek jest tu. Smoczka nie wysyłam na front, bo nie chcę, żeby mu się coś poważnego stało. A to jednak na wojnie różnie bywa. Dobra, tu odnieśliśmy zwycięstwo, tylko teraz pytanie, czy chcemy... Chyba tak, chyba zrobimy operację odbijania utraconych ziem. No niestety będziemy potem jeszcze musieli powtarzać, żeby resztę tej federacji wchłonąć, ale to kwestia czasu. Nie rozpoczęła się inwazja tutaj. O, wydaje się, że idzie nie najgorzej. Zróbmy też rzut oka na planety. Być może jakieś przesiedlenia się przydadzą. O, na przykład tu. Nie zaszkodzi. No to tyle. I tu chyba zbierzemy siły w tym miejscu i stoczymy generalną bitwę, a potem się obaczy, co dalej. Może po kolei, czy najpierw tu, a potem zawrócimy. Czy ktoś nas bezczelnie atakuje? Tak. Czy nie nas, ale tutaj... obszary sojusznicze. I są to roboty. A ja was chciałem zostawić na trochę w spokoju, a wy się sami prosicie o to, żeby was ubić. To niech się połączy. Ile by temu zgrupowaniu floty zajęło przybycie tu i powstrzymanie problemów? Spaceport offline. Tu był atak. Tego się w ogóle nie spodziewałem. Czyli zignorowali tą bazę. A ponownie nam tą rozwalili, odcinając te obszary na południu. No dobrze,
Troszkę robicie nam utrudnienia w tej wojnie. Uderzamy tu. No, pochwalmy, że ktoś inny też się rozwija. Czemu nie? Kolejna dywidenda. Pięknie. Zróbmy jakieś pomniejsze naprawy. No i to my wielką bitwę, która skończy się na pewno zwycięstwem. Mining station offline. Spaceport sustaining damage. Ty lecisz tu. Powinieneś dać radę, tam nadzieję. Tak, dasz. No, oni tu sobie widzę poczynają, ale też gdzie są nasi? No przecież wysłałem stąd floty. Aha, tylko że one lecą naokoło jakoś. Kurde, to nie jest dobrze. A te by ile potrzebowały, żeby tu ingerować? Chyba szybciej będzie wysłać te siły. Zlikwidujcie tą. A wy zawracacie na ten front. Żeby nam to znów nie zrobiło tego co ostatnio, że się handel dziwnie zaczął rozrastać w tych kierunkach, gdzie powinien. No, mały kawałek wywalczyli sobie. Nie powiem. No ale generalnie wojna idzie mocno, mocno na naszą korzyść. No już praktycznie od początku odcinka 1000 punktów żeśmy uzbierali, więc to widać. Skalę naszych pogromów. I pięknie przybyły floty. Zmiażdżymy dziada. Tu. Od razu zacznijmy odbudowę. On też się troszkę chyba wykrwawił, w ogóle próbuje uciec nam. Teraz tam się wbije. Research concluded. Weźmy lepsze statki szturmowe. Jest 60 tysięcy. Nasza najgłówniejsza flota. Czyli ona jest mocno obita, no ale... życie. Czyli ta. Dostanie już rozkaz uderzenia z tej strony. W sposób może uda nam się tutaj powstrzymać przed wlatywaniem w naszą strefę. Przynajmniej na większą skalę. A tu bezpośrednio też odniesiemy zwycięstwo, no, raczej z łatwością. Możemy sobie zobaczyć, ale... nasza chmara małych stateczków już leci na stację. A tutaj widzę ostrzał dalekodystansowy też swoje robi. Chyba Tytan tak jest. A nie, taki pancernik unikatowy. A, to jest ten, co go kiedyś znaleźliśmy i naprawiliśmy. Dobra, to już wiem, co to jest.
jak działania na innych frontach? Że inwazja się nie udała? Udała się, tylko sobie siedzę na planecie. Dobra, przebijamy się. Chociaż tu praktycznie nawet już nie ma z czym walczyć, oni gdzieś, nie wiem, wycofali się. A co tu się wydarzyło? Dorwaliśmy ich pięknie. Ale to jest ciężka bitwa. Nasza flota jest mocno wykrwawiona. No i będzie ponosić straciochy. Nie unikniemy tego, a jeszcze jak idioci lecą na to, zamiast likwidować to. No ale trudno. Gdzie jest ta, co ma 49 tu? Pełna reorganizacja. Tutaj praktycznie możemy podkraść trochę terenów. Aha. Construction project concluded. Nie. Też z drugiej strony odetnę sojusznikowi terytorium. Chyba nie, nie będziemy mu tam przeszkadzać, bo zostaniemy tutaj z taką enklawą. A my tam i tak niewiele ugramy, więc. Chyba nie ma sensu się tam wyrywać, ale no tu jak najbardziej działamy. Jest co budować. A ta flota chyba musi się wrócić do domu, do poważnej reorganizacji. No i chyba będzie trzeba się zająć ponownie robotami. Dałem im troszkę spokoju, ale się okazuje, że agresywni się zrobili, chociaż kurde. Mówię, tą wojnę trzeba wygrać. Już dwa, czy to szybko spadają te ich chęci do walki, nawet bardzo szybko. Też będą planety? Czy nie? Nawet dwie są. Czy tylko czy do zdobycia? Bo tu chyba nic nie ma. Nie. Puste systemy wszędzie rozciągnięte. Research station offline. Dobra, to ogarnięte. Ty wróć tu, bo tu będzie trzeba chyba sporo dorobić. Teraz tutaj, kolejna dość duża bitwa.
Commencing planetary incursion initiative. No i kolejny desant. To z kim? A, wiem cię. No, a to jest też egzekucja, to są trzy nasze floty. To co nie radzi? Czy to on sobie poradzi, tylko pytanie jak szybko. No a tu nasz sojusznik, zamiast ciągnąć tą ofensywę, się zatrzymał, kurde. Przecież tu nic nie ma, mogliście to wszystko rozbić, prawie że z marszu. Dobra, to do naprawy. I chyba trzeba tak globalnie trochę... zacząć... O właśnie, co jest z tą flotą nie tak? Się nie chce. Upgrade'ować. Nie mam na liście tych pozostałych flot. Nie wiem. Construction project concluded. Wchłońmy do końca tą lukę. I tu... Niby się budują te federacyjne. I kolejna ładna bitwa. No i teraz by trzeba było to zniszczyć, 60 koła. Następny cel. A nie, to już jest zajęte. Czyli oba zajęliśmy, to ja nie pamiętałem. A tu... Tu nic nie ma, czyli znów róbmy kolejne zbieranie się floty. Tu jest, ale troszkę za blisko frontu przy tej dużej flocie. Nie chciałbym wysłać ich trochę na śmierć. Dobra, czyli wy musicie tutaj wrócić, bo no i nikt tego sam dla was nie załatwi. Naprzód. A, trochę jedności. Już kurde, mam już 1000 zadwyżki. Niestety, tutaj się wroga flota wbiła i biedaków wytrzebiła do nogi, za to nie poradzimy.
zaczynam chce ukraść dom, czy jakby nawet ukradł, to nie jest tragedia, bo tu granica może troszkę inaczej przebiegać, nic się nie stanie. Gdzie nasze siły operacyjne na południu? Tu. Poobijane jak cholera. Ale zwycięstwo coraz bliżej. No, czyli by się tam wycofać do naprawy. No trudno. Można i tak. Wy się naprawcie tutaj. Construction project concluded. A, czyli... Gdzie to było? Tu. No i zacznijmy teraz budować różne rzeczy z powrotem. Tu wszystko działa bez zarzutów. Nic nie idzie poza terytorium państwa. Teraz nasza najnowsza baza. Zakładam, że... Potrzebuję troszkę przesiedleń. No właśnie, tu jest malutko ludzi. Pewnie będzie lepiej funkcjonować z większą ilością mieszkańców. Się budują nowe rzeczy, więc to się tam przyda. Tu też zniszczyli, widzę, stację do produkcji, czyli ogarniemy to, nie chcemy mieć braków w tym zakresie, to jest cenny materiał. Floty naprzód. A, to dość duża bitwa graniczna. Wybuchła. Tu się naprawiliśmy i wracamy do oczyszczania terenu. Wy to halt, a raczej atak na to. No, ale tu trzeba działać. Czy rozwalimy to wszystko? Tu też kolejne zwycięstwo. Dobra, możecie tu lecieć, bo to już teraz wspólne siły to zabezpieczą na 100%. Czyli się nie oba... O, co on tu zebrał? 700 tysięcy. No. Ale mało ich wybija, tylko nie wiem, czy tu leci przez tą... Przez ich niszczyć? Ciężko mi powiedzieć. Kamy te oddziały załatwią sprawę. Tutaj też będzie zwycięstwo. Tu jest dość duża armia wroga, którą sojusznicy by mogli rozbić, używając tego. Ale się guzdrają. Co z naszą wielką flotą
Ona może działać jako jedna samodzielnie praktycznie. Właśnie też mamy strasznie dużo wpływów. Czy dałoby się coś tu upgrade'ować? Oczywiście. Już tak zakładałem, że się da. Mamy też, no, stale zwiększamy potencjał floty. Tak, odstraszająco, żeby nam się nie buntowały nasze podległe państweczka, jakby co. Dobra. Znów nas tu poobijali. I co moglibyśmy użyć kolejnej terraformacji? Chyba to zrobimy. Mieliśmy te planety górzyste wszystkie terraformować. Gdzie one były? To były kontynentalne chyba. O. I super, to jest. Ogarnięte. Co tu się dzieje, że ta bitwa tak długo trwa? Nawet nie wiedział, z czym oni walczą w tej chwili. Czekajmy. Powinni to wygrać. Nowy generał potrzebny. Construction project concluded. I to było chyba gdzieś tu. Tak. Przez te ostatnie upały to się człowiekowi naprawdę nic nie chce. Czy tu się będziemy przebijać? Będziemy. A co robi nasza ta pojedyncza flota? Co miała być? O, nic. Czeka na rozkazy. Powiedzmy tu. O, pięknie. Cały ten obszar oczyścimy z wrogich sił. Większość z tych strat nie jest taka jakaś tam przerażająca. No a tu wygląda, jakbyśmy nie mogli tego zakończyć z jakiegoś powodu. Rozwal to, bo to jest... To? Nie wiem, co to było. Coś się zbugowało chyba, bo inaczej tego sobie nie tłumaczę, bo tu ci nie mogą się ruszyć. Construction project concluded. Tu jest jakiś przekaźnik wrogi. A, ty zrobiłeś to, to teraz ogarnij tutaj.
No, niektóre z ich ziem są w miarę ufortyfikowane, nie powiem. Chyba trzeba to zrobić w ten sposób, bo tutaj po prostu ugrzęźliśmy i to się nie chce odblokować. Szkoda te floty tu trzymać, jeżeli możemy je, powiedzmy, inną trasą wysłać do Falki. No. Chciałbym dzisiaj poniżej 2000 zejść. Ale też mówię, nie chcę teraz robić super długich odcinków, bo to takie są... No, dosyć monotonne, czy no... Tak to jest na pewnym etapie, praktycznie każdej gry. Załatwmy tych piratów. No i ci zaraz pożałują. 19 tysięcy to jest... śmieszna ilość. Research concluded. I co ta technologia? Stateczki. I lepszy pancerz. Jak tam nasza... Construction project concluded. No, już jest znowu miejsce. Tu można by też kogoś... przesiedlić. Robota najbezpieczniej. A to jest pierścień, tak? No, myślę, że się będziemy na kasie skupiać, jako już mówię, jesteśmy nacją handlową, to... Zresztą wszędzie mamy sporo tego, więc to nie jest tak, że ten mnożnik jest taki niewykorzystany. Dobra, ty najpierw tu oczyść wszystko. No i tu im zaraz damy ostrów dubską. Construction project concluded. I tutaj... Dobra, to się zabudowało. A ty dalej pracujesz? Tak, pracujesz. Wolno, ale pracujesz. No, mówię, tu się coś zbugowało. Bo to jest jakaś mikroflota, a nie możemy tego obejść. Czyli podlecimy z tej strony, wobec tego, nawet może i wszystkim podlecimy z tej strony, o. Tu się naprawimy i zaczniemy z tej strony tutaj odbijać w dół, też tak można. Do naprawy. Tutaj dokończymy pozbywanie się wrogów. Ameby od nas średnio interesuje niszczenie tego. A nagle przestali się chcieć poddawać. Co ciekawe. Na mapie nasza przewaga jest teraz wyraźniejsza, szczerze mówiąc. A tu... A, nie możemy jeszcze po prostu podnieść. Z powrotem. Zresztą zaraz będzie znów się troszkę obniżało, jak podbijemy to nowe państwo.
To niestety tak działa. Po kolei wszystko. Szkoda, że tu nigdzie planet nie ma do zdobywania. Nie wiem, jak to możliwe. No tu są dwie w teorii. Pojdziecie tu. Rozbijecie tą flotę. I powinno być dobrze. Ty na tym kierunku. No, tu być może nasi zaraz wywalą roboty, przecież mogliby tą 40-tysięczną armią. Wszystko, co było problematyczne, żeśmy odbudowali, co się poniszczyło praktycznie już. No i niedługo zacznie się dobijanie ostatnich wrogów. No, ale nie bardzo trzeba. Albo się przeleć tamto ogarnąć, bo to zapomniałem, tak na dalekich tyłach zostało. Coraz ciężej ich zastraszyć, czy jak to nazwać, rozgromić. Może mam wrażenie, że tak realistycznie to są dużo bardziej rozbici niż byli kiedykolwiek wcześniej. Co mógłbym z tą flotą zrobić? Czy ona była potrzebna? Bo w sumie nigdzie. W sumie to wszędzie mamy ogromną przewagę. No, chyba że gdzieś tu spróbujemy wlecieć. O, na przykład tak. Albo tak, o, tutaj. Naprzód, zwalczaj dziadostwo. O, jedna z potężniejszych flot. O, i tutaj zabudowali sprawnie te tereny, które były poniszczone. Ja zakładam, że te potężne floty to są w rezerwie, bo tak mocno trzymają. Another day, another scientific breakthrough. Zdrowie armii może. I tak, pierwsza z tych dużych, ważnych bitew. No,
strat dużo mniejsza, oni to po prostu parują. Do naprawy. A, bo to są ziemie sojusznicze tak naprawdę, które zostały zajęte przez przeciwnika i on tam najwięcej sił trzyma, o dziwo, a nie na swoich ziemiach. To dziwne, no ale okej. Też kroczek po kroczku to ogarniamy. A, czyli najemnicy tutaj widzę podziałali i poniszczyli jakieś wrogie floty. Można i tak. No, wypędzicie na front. Ci się muszą trochę ponaprawiać. A roboty znowu podnoszą łeb, czyli jak ogarniemy tutaj sprawę, najprawdopodobniej się za nie też zabierzemy. Okej, mamy cel na dzisiaj zrobiony. W następnym będziemy oczywiście dalej to rozwijać, ale na razie idzie do przodu. Dajmy jeszcze to, to i to. I mówię, no liczę, że w następnym odcinku zrobimy z tego państwa marionetkę kolejną i wtedy pełną mocą wszystkiego uderzymy na roboty, które tu widzę zaczynają się robić nieprzyjemnie agresywne, zwłaszcza na tym obszarze, no ale to w kolejnym odcinku. Pozdrawiam i do zobaczenia.